Hej, hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Hearthstone'a. Cały czas Czarna Góra, czwarte skrzydło, heroiki, a tym razem zmierzymy się z Walestrazem. Przygotowaliśmy tutaj taki, tak, wzdechnąłem, bo jest to bardzo ciekawy boss. Będzie miał Hero Power tym razem dodawanie trzech kart, więc skupiliśmy się głównie na tanich kartach, żeby można je było szybko, żeby ich się szybko pozbyć. Orzeźwienie nam ma niby pomóc, naturalizacja, podspalanie jego kart, dzik szablozęby, grabarz, grubiański sierżant, agoń, nowicjuszka, furia wichru, tak? Jajko, żeby mu w razie czego może dać plus 2, czy daj swoim postaciom plus 2 ataku dzikich. Ryk, można by spróbować powymieniać te jedynki na miniony z atakiem 1 i tutaj jest taki hobgoblin. Za każdym razem, gdy zagrywasz stronnika, z atakiem 1 daj mu plus 2, plus 2. Można by na tym deku, na tej karcie też dek oprzeć. Pozmieniać wszystkie jedynki na wszystkie karty 1 na te z atakiem o 1, z atakiem 1. I wtedy automatycznie wsadzając te karty na stół mamy 3-3 z nich, tak? Jak nam się nie uda na tym deku, to spróbujemy coś pokombinować na tym deku pod Hobgoblina. Na razie spróbujmy w taki sposób. Dlaczego druid? No, bardzo liczę tutaj na otrzymanie przede wszystkim karty dającej dwa kryształy many, żeby się pozbywać kart i wild grow, czyli gwałtowny wzrost, żeby otrzymać pusty kryształ many na następną kolejkę. To jest przyspieszenie w wydawaniu many, tak? Za późno! Splugawienie Nefariana zebrało swe żniwo! Okej, mamy orzeźwienie. No, to nie jest dobre. Już na początku. Mamy już 2, 4, 6, 8, 9 kart. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. I zróbmy tak. I zobaczymy, co nam to da. Mamy jakby co. Daj swoim stronnikom plus 1, plus 1. To nam się przyda też do jajca. No chyba nasz... nie, ginie. Nie spodziewałbym się, żeby akurat w tego celował. Raczej powinien celować w grabarza. Aha, na grabarza wymyślił to. No okej, nie jest to zbyt dobre dla nas wszystko, to co się tu wydarzyło. Ma 6 kart, to jeszcze nie będziemy go tutaj czarować. My mamy 2, 4, 6, 8 kart, więc musimy się ich pozbywać w miarę możliwości. Skoro ten zginie, to niech sobie przynajmniej zada trochę damage'u. No i lecimy dalej, zobaczymy, co się wydarzy. Mamy już trochę dużo tych kart. 9. No ta chochlikoza nie jest dla nas dobra, bo nie mamy swipe'a. I może nas to trochę dużo kosztować. Mam za dużo kart.
4 many. 2, 4, 6, 7 kart ma. Gdzieś tu miałem, tak, to jest to. I trzeba będzie niestety. Zrobić tak, licząc, że część tych koplików się po prostu wyczyści sama. Tak. Teraz zaczną się palić karty i nam, niestety. Oj, skopiował nam jajca. Nie jest to dobre. Postanowił nie czyścić tego, niestety. Daj przyjaznemu sojusznikowi ukryć, to nam nic nie da. Okej, trzeba będzie zrobić tak. Ma mało kart, chłopak. Daj swoim sojusznikom +1/+1, to nie na tą kolejkę. Wystawmy gnoma. Mamy 2, 4, 6, 7 kart. No dobrze, pójdźmy w tym kierunku i zobaczymy, co się wydarzy. Mamy następne jajo. Mam za. Niestety nam się karty szybciej palą niż jemu. Zostały nam 3 karciochy. Więc zaraz będziemy dostawać damage. Mam za dużo kart. Niedobrze się dzieje. Mamy 7 many. Zaspamujemy go już kartami, nie, to sobie w razie czego zostawimy, bo zabić to on nas jeszcze nie zabije. Przynajmniej nie powinien. Skończyły mi się karty. To jest niedobre. Dobrze, że mu się te jajka palą. Problem w tym, że nie mamy nic na stole. Zniszczenie! Kurwa, ile będziesz tego jeszcze napierdalał pedale? Ile masz jeszcze tych kart, kurwa? 10? Problem w tym, że nie mieliśmy nic na stole i co nam z tego, że mamy dodawanie ataku, jak nie mamy komu go dodać, tak? Malfurion kontra Velastras! Uciekaj, zanim stracę nad sobą kontrolę! Muszę chronić dzikie osoby. Te karty zdają się być w porządku. Gnom na wystawienie. 2 kryształy i musimy teraz starać się. Za późno! Splugawienie Nefariana zebrało swe żniwo! Musimy starać się szybko wystawiać miniony, żeby im
No tak, już żeśmy sobie nawystawiali miniony. Ale możemy teraz trochę wystawić, jeżeli nam się coś uda wystawić. Mam za mało many. Przywijamy sobie panterkę. I przyzwiemy sobie jeszcze jedną panterkę. Musimy zapełniać ten stół w miarę szybko. Bo to jest nasza jedyna szansa na to, żeby go spacyfikować. Okej. I teraz za każdym razem, gdy przywołujesz stronnika z agonią, to wystawiamy sobie. Robimy tak. I robimy tak. Mamy już coś na stole. Okej, stoi sobie olbrzym. To my go sobie zniszczymy. Nie ma na razie stresu. Dobra. Otrzymuję plus 1, gdy przyzywasz stronnika z agonią. Co my tu mamy z agonią? Raz z agonią, dwa z agonią i trzy z agonią, tak? I jedziemy dalej. Daj prowokację. Furia wichru. O, to jest dobra karta. Niestety. Dużo jeszcze takich masz? Okej. 2, 4, 5, 8, 12, 14, 16 i to powinno wystarczyć. I okej. Trzeba pamiętać przy tym deku, żeby w miarę szybko i wystawiać jak najwięcej minionów, tak? Żeby w tej piątej, szóstej turze mieć już dość pełny stół i wtedy kartą dającą win jest plus 2 do ataku postacią. Gdyby się nam druga jeszcze taka trafiła, no to plus 4 i jesteśmy w stanie go szybciutko zabić. Następnym bossem będzie Chromagus, ale to już w następnym odcinku. Tym razem dzięki już za uwagę i do następnego odcinka, do następnego heroika. Hej pa!